Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, przeznaczenie. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w której ziemi teraz mieszkacie. Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Księga Jozuego, 24 rozdział, 15 wiersz. W jaki sposób ten werset ukazuje jedną z najbardziej podstawowych kwestii związanych z wielkim bojem? Proroctwa roztaczają wizję ostatnich wydarzeń w walce między Bogiem a szatanem. Przez 1260 lat szatan raz po raz pobudzał złych ludzi do prześladowania ludu pańskiego. W ostatecznym konflikcie opisanym w 12 i 13 rozdziale Apokalipsy Jana szatan posłużył się dwiema ziemskimi potęgami symbolizowanymi przez bestię podobną do pantery i jako dwurożna bestia. Potęgi te stosują szatańską taktykę, o której mówiliśmy we wczorajszej części lekcji. 14 rozdział Apokalipsy Jana opisuje Boże przeciwdziałania szatańskim zamiarom w ostatnim etapie zmagań, mające na celu zakończenie wielkiej walki. Co objawienie, 14 rozdział 6-13 mówi nam o sposobie, w jaki pewne kwestie wielkiego boju zostaną ujawnione. 6-13, 14 rozdział. Widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. A drugi anioł szedł za nim i mówił: upadł, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za nim, mówiąc donośnym głosem: jeśli kto odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste winę gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu jego posągowi, ani nikt, który przyjmuje znamię jego imienia. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd, którzy umarli w Panu. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczywają po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Z Bożego punktu widzenia wyraźne głoszenie zagadnienia związane z konfliktem, symbolizowane tu jako dokonywane przez aniołów, jest niezbędne, zanim walka się zakończy. Ludzie muszą być należycie poinformowani, aby mogli podjąć decyzję w tych sprawach. Podczas ostatniego konfliktu pojawiają się ludzie, którzy staną wiernie po stronie Boga. W 14 rozdziale Apokalipsy są oni symbolizowani przez 144 tysiące, liczbę symbolicznie oznaczającą niezliczone tłumy ze wszystkich ludów ziemi. Ludzie ci pozostaną wierni przykazaniom Bożym. W czasie wielkiego kryzysu będą całym sercem czcić Stwórcę, otrzymają oni zapewnienie Jego aprobaty i udział w Jego zwycięstwie, podczas gdy ci, którzy nie okazali skruchy
i nie przyjęli zbawienia, zginą w ostatnim żniwie ziemi. Tak oto pewnego dnia wielki bój się zakończy. Jednym z faktów związanych z wielkim bojem jest to, że nikt nie może pozostać neutralny. Musimy stanąć po jednej albo drugiej stronie. Każdy może stwierdzić, że jest po stronie Pana. Ale jak możemy być pewni, czy naprawdę jesteśmy po jego stronie? Przedstaw swoją odpowiedź w klasie. Dziękuję.